Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Gram Forager'a i patrzcie ile tego nagromadziłem. Tak więc, początek gry standardowo, naprawiamy pasek życia na chwilę. Tak, zdecydowanie lepiej to dodać do paska. Aj, w sumie wchodzę tak trochę naprzód z tym wszystkim. Dzisiejszy cel, tak powiem od razu, jest bardzo prosty. Otóż chcę zrobić już wielką przebudowę wszystkiego i ogólnie świat zmodernizować. Plus może później jakieś też tam dodatkowe budynki czy coś. Wiecie, na zasadzie jakie budynki, wyspy. No ale na spokojnie, jak widzicie, dobrze radzi sobie ta fabryka. Bardzo dobrze. Mamy 6 elektroniki. Co najprościej mówiąc oznacza tyle, że możemy pierwszą elektrownię postawić. A to oznacza, że właśnie chciałbym zająć się teraz przebudową tego wszystkiego. I jednocześnie, no, może wymyślenie naprawdę czegoś porządnego, co pomoże nam ogarnąć wszystko. Ale zanim to, właśnie muszę jeszcze wymyśleć tak swoją drogą, gdzie postawić takie elementy. I nie ukrywam, prawdopodobnie po prostu do widzenia piecyk, tu postawimy elektrownię i spróbuję zobaczyć, jak to będzie działało, więc bez zbędnego gadania. Wielki moment, power plant. Łocie, panie, patrzcie, jaki to ma wielki zasięg. Dobra, to przydałoby się to postawić tak, żeby... O. Dobra, żeby sięgało tych rzeczy, ale tylko lekko, bo dalej już nigdzie nie będę schodził raczej. Okej. Dobra. I co teraz? I co, to już działa? W sumie powiem szczerze, nie wiem. Musiałbym sprawdzić na tworzenie czegoś czasochłonnego, ale sądząc po tym obszarze, to chyba działa. Chociaż dobra, nie ukrywam, prawdopodobnie trzeba tam wrzucić jakiś węgiel czy olej. Więc choć węgielik. Nie mam opcji, żeby dodać do paska, więc najwidoczniej po prostu jednak to działa samo w sobie. I powiem szczerze, trudno mi ocenić. Ale dobra, wiecie co, nie, zdecydowanie jest dobrze, skoro tak szybko się tworzy to wszystko. I okej, w takim też wypadku właśnie pora ogarnąć pozostałe elementy. Brakuje gdzieś mi tu jednego druida. A dobra, tu jest jeden. I powiem wam szczerze, nie wiem, czy jeszcze gdzieś właśnie jakiegoś nie zgubiłem, ale mniejsza z tym. A nie, dobra, jestem przy fabryce. No więc tak, dzisiaj po prostu chciałbym zająć się budowaniem wszystkiego, ogarnianiem i tak dalej. O. Przy okazji też banki w końcu. Może też latarnie morskie czy coś, ale dobra, najpierw banki. Więc ty, mój drogi kolego... Nie, 6000 cygieł to przesada. Też dobra, przerwę jak już będę miał zrobione co chciałem. I tak, skoro to już jest ogarnięte, to teraz... Fabryka. Potrzebuję cegieł. I właśnie jak tylko zdobędę cegieł, chciałbym postawić pierwszą fabrykę, już taką naszą, prywatną, która będzie mogła ogarniać to wszystko, no, szybciej, dobra. 700 coś w monetach. Jakoś nie pracujesz, to chodź ze mną, kolego. Wow. Dobra. Przy okazji słyszałem, że ponoć te wszystkie elektrownie też się na siebie nakładają, to potem postawimy ich więcej, powinno być super. Jest coś cennego? Nie. Ale dobra. Tym się na razie nie przejmujmy. Niech się pieniądze tworzą, niech się cegły tworzą. I tak, tak powiedzieć szczerze mówiąc, to wszystko, co dzisiaj chciałbym ogarnąć. Po prostu wielka rozbudowa-przebudowa. Oczywiście tutaj niech to też stoi w swoim czasie będzie się robiło, jak będę przemówił czegoś tak niepilnie, ale na zasadzie, a w sumie to fajnie by było, żeby się zrobiło się, ale nie ma jakiegoś czegoś takiego istotnego. Dobra, teraz przy okazji, gdzie są moje mikstury? Nie, podnoś tych monet. A, oczywiście, podniosła już. Dobra, i teraz gdzie jest ostatnia mikstura, którą trzeba zawsze wypić? O, tutaj, dobra. Okej. No i najlepiej mówiąc teraz już... Ja tylko, że mam szansę na to, żeby trafiać więcej rzeczy. Ze wszystkiego wpada moneta, monety są więcej warte.
Właśnie mogę szybko pozbierać w czasie, kiedy cegły się robią, chociaż nie, dobra, kogo jak łamuję, mam wystarczająco cegieł, żeby zrobić wszystko. Tak, okej, to teraz... Pierwsza fabryka, zdecydowanie. Postawiłbym ją... W sumie nie wiem nawet gdzie, ale niech będzie tu. I teraz tak, pierwsze co trzeba zrobić, to szybko biegniemy po robota i przerywamy pracę w tym miejscu. Ja, że może to być trochę nieopłacalne i błędne, ale no, ta fabryka nie jest już nam do szczęścia potrzebna. Zajmijmy się teraz czymś nowym, lepszym. Pracujesz od dzisiaj tutaj. Max elektroniki ile możesz, czyli 22, dobra. Jak tam tempo? Patrzcie, to jest naprawdę porządne tempo, jak na fakt, że to jest fabryka elektroniki, która... No, z tego co zauważyłem, jest naprawdę wkurzającym materiałem do obróbki. Ale dobra, tutaj niech się wszystko tworzy. Póki co zobaczmy, jak tam na targu, czy jest coś ciekawego. Nie wydaje mi się. Drugi targ. Nie wydaje mi się. I dobra, póki jeszcze mamy swoją drogą te wszystkie elementy szczęścia, trzeba znaleźć kurczaka. Bo nie ukrywam, chciałbym po prostu zdobyć też złote jajko. Tak naprawdę to jest chyba najbardziej problematyczna rzecz na obecny moment. To złote jajko całe. O, dobra, jest kurczak. Kurczak. Żyj to i daj nam w końcu proszę złote jajko. O ile mnie ktoś nie okłamał, złote jajka naprawdę pochodzą od kurczaków. Halo, kurczak, halo. A gdzie jest ten kurczak? O, dobra, tu jest, dalej. Nie, dobra, wiecie co? Chyba to było kłamstwo z tego, co widzę. Tyle, ile już w niego władowałem tej karmy, on dalej nie dał nic. To ten, kto mi to powiedział, musiał być po prostu trollem, kłamaczem. Ja w sumie oszustem, jak zwał, tak zwał. No to nie jest wielkiego, ale to szkoda, bo całą karmę zmarnuję na tego kurczaka. Tutaj nie będzie, dobra. Resztkę karmy zostawmy już na coś ważniejszego. Przy okazji, jak tam idzie produkcja wszystkiego. Mogę drugą fabrykę? No mogę. Więcej fabryk nie ma co stawiać, na razie niech dwie będą po prostu. Nierówno. Dalej Kilo, wpsuj fabrykę, musimy ją naprawić, postawić lepiej. Dobra, mam nadzieję, że to nie zwraca podstawowych kosztów, tylko te prawidłowe. Dobra, i teraz będzie równiutko, okej. I w sumie, gdybym miał te Royal Clothingi, to bym tu mógł plastik robić już tak na przyszłość. A, właśnie skończyło się już robić, dobra, to niech się robi w takim razie to. I szczerze powiedziawszy, monet aż tak nie potrzebuje pilnie teraz, więc ty, kolego, idziesz pracować w tym miejscu. O, ty skończyłeś robotę, dobra. Mamy coś takiego dla ciebie, o, nie. Jak nie ma, to proszę, ciesz się tym. I teraz tak, zobaczmy, co potrzebuje na banki. Okej, nic wielkiego, dobra, to w takim razie zostawiłbym tak. Tak, kapliczka blokuje. Kapliczkę chyba lepiej będzie przestawić. Tylko najpierw może zanim przestawię, zobaczmy jakie są moce. Aha. Zwoje. Kolonista! Szybko, szybko, szybko. Nie mamy dużo czasu. Przestawimy tą kapliczkę jak tylko się to skończy. A póki co... Nie. I na ziemi już mam dużo zbudowane. A to ogień jest tym najdroższym, więc chyba powinienem ogniem się najpierw zająć. Może akurat kupię jeden z droższych lądów za połowę ceny czy coś. Nie, te najdroższe są dalej poza moim zasięgiem. 10. Aha. Dobra, i teraz 7000 jeszcze potrzebuję na kolejne tereny. Mam 3 minuty na kolonistę. Kolonizatora, dobra. Innego wyjścia nie ma, jak przyspieszyć to może zdążymy, może kupimy kolejny ląd. No szkoda było, żeby się zmarnowało, ale wiecie no. Jeśli się nie uda, to trudno się mówi, tyle. Ale dobra, szybciej. Szybciej, mam 3000. W sumie przydałoby się też generować w ten sposób pieniądze, bo to też znacznie ułatwia robotę. Ale no, niestety większość świata mam posprzątaną, więc najlepszy sposób, jaki mogę generować, stojąc tutaj, po prostu strzelając to wszystko. No dobra. Przy okazji zobaczmy, czy jakaś elektronika się zrobiła. Zrobiła, dobra, 4. Ile potrzebuję jeszcze na kolejną elektrownię?
5. Dobra, jak widzicie jeszcze jedno, to wiecie, co spróbuję naprawdę jedną elektrownię dostawić. Jeśli się stakują, to nie ukrywam, chyba właśnie udało mi się osiągnąć moment, w którym nie będę musiał się przejmować niczym. Ale okej. Fajnie, fajnie, tylko szybciej, jeszcze 3000 potrzebuję. Chociaż nie, dobra. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu będzie chyba przyspieszenie tego. Nie, nie. Przyspieszenie tego niewiele zmienia tak naprawdę. Ale i tak nie ukrywam, robić to wystarczająco szybko, żebym już stwierdził, że jest to znośne tempo. Dobra, dawaj. Mam jeszcze minuty 40 parę. Dasz radę, gro. Dasz radę. Daj mi proszę kasę jeszcze chociaż na jedną rzecz. Ech, tylko to się skończy. O, handlarz przyszedł. Super. W momencie akurat, kiedy nie stać mnie na to, żeby z nim pogadać nawet. Oj. Coś mi się wydaje, że gra po prostu nie chce, żebym to wszystko osiągnął. Ale ja się nie dam tak łatwo. Muszę to zrobić. Nieważne, czego chce gra. Jak tam cegły? Okej, mamy już... Aż może za dużo. No i będę musiał teraz tylko szybko to pozbierać, potem postawić banki. Myślę, że chciałbym tak z 9 ich postawić. Nie wiem czemu 9 akurat, chociaż... A nie, to będzie kiepski pomysł, muszę mieć dostęp do każdego. Więc musiałbym zrobić po prostu w linii jakieś tam, nie wiem, dobra, w takim razie może z 8 postawię. Ostatni raz już na ten teren chyba, tak. Chociaż ile mam? 50 parę sekund, dobra, co, spróbuję zarobić jak najwięcej, to można ten za 10 kupimy. Dobra, szybciej, gro. Szybciej. Szkoda tylko, że różdżka się tak szybko wyładowuje. Ja powiem szczerze, bardziej liczyłem właśnie na to, że jak ją lepsze co dajmy, to będzie nieskończony efekt, niż żeby po prostu miał 3 promienie. Co by to nie było, to i tak fajnie, że udało się wlepszyć. No niestety. 20 sekund, nie zdążę. Raczej. Blisko, tak daleko. Nie, 12 sekund, nie. Nie będę ryzykował nie zbudowania, znaczy nie kupienia niczego dla kupienia czegoś droższego, więc... Okej. Okay. Idealnie. Ech, dobra. Teraz tylko trzeba zobaczyć, co tu się dzieje się tak naprawdę. Wiecie co, chyba... Nie, tak trochę szkoda byłoby mi zabierać temu inżynierowi jego fabrykę. Z drugiej strony ona nie jest potrzebna do niczego, więc dobra, chyba ją rozmontuję. Ale zanim to, co po pierwsze, delikatnie przejście do tych terenów. Po drugie, jakieś tam pułapki na ryby, bo jakaś chyba to na pewno też się czai. Ja zastanawiam się, dobra, płonące skrzynie. Aha, czy jakieś skrzynie, które po prostu nie mogę otworzyć. Dobra, co my tu mamy? Aha, bonusowe ekspy za ubijanie wrogów. Fajne, ale to już nie jest etap, na którym ekspy powinienem zbierać. Ale dobra, wiecie co? Spróbuję może w ten sposób. Nie. Czyli lodowym mieczem nie jestem w stanie nic osiągnąć. Dobra, to nie wiem, może wylewając wodę. Serio. Wylewając wodę na nie się rozwiązuje problem. Okej, okay, to było dziwnie nieproste w środku. Nic, nic, nic i na dodatek nic. No cóż, czego mogłem się spodziewać po małych skrzynkach. Skoro dużo dałem tylko Spirit Orba i nie chcą dać ostatniej... No... Ostatniego przedmiota, który w sumie został nam do skompletowania wszystkich akcesoriów. Dobra, mniejsza z tym. Dobra. Wielki moment. Stawiam drugą elektrownię. Okej. Okay. A, nie mogę. Żeby drzewo blokowało. A może to ja? Właśnie widziałem, że elektronika nam podwójnie wyskoczyła. Dobra. Działa! Patrzcie, to się stakuje! Nie wierzę. Czyli robiąc to w ten sposób, jestem w stanie ogarnąć... Wow! To już gotowe? Kaplica już się odświeżyła? Wow! Wiecie co? Chyba właśnie... Wygrałem życie. Znowu mam kaplicę, znowu mamy moc z tego kolonizatora. Nie, wiecie co? Chyba właśnie naprawdę znalazłem sposób, jak zniszczyć tę grę raz na zawsze.
Teraz tylko jedno co jeszcze. Muszę sprawdzić jedną rzecz, o której słyszałem. Lighthouse. A nie mogę go postawić nigdzie? Dobra. Mam jeszcze 3 minuty tego, czyli na spokojnie. I teraz tak, lighthouse. Teraz tutaj i przepraszam, że podejdzie tylko na wodzie. Nie mogę? Czy co jest? Może na lądzie jednak? Nie. O, tam bym mógł. Tutaj ciągle tęcza blokuje. Dobra, wiecie co? I właśnie to jest jedna rzecz, którą też muszę osiągnąć. Utrudnię sobie trochę przechodzenie, wiemy, ale akurat to też muszę sprawdzić. Na razie w tym miejscu. Halo. A przez robaka nie mogę zniszczyć tego, bo on na tym stoi, okej. Dobra, chodź, chodź, burak. Dobra. I uwaga, uwaga, czy żeby teraz się udało. Okej, gdzie to jest? Jedna latarnia morska. I jeśli się nie mylę, powoduje to chyba, że trochę więcej się dostaje surowców czy coś, dobra. A przy okazji monety się skończyły, dobra, kolejną połowę złota wydaję na monety. Mam jeszcze chwilę, zanim moc z tego kolonizatora nam spadnie. I w sumie póki co trzeba się pożegnać już z tą kapliczką. Odbudujemy ją spokojnie w innym miejscu, tylko tutaj chcę właśnie banki. Chociaż te 4 można postawić. Albo dobra, niech będzie 6, czemu nie? I nie generują mi pieniądze. Dobra, mam wystarczająco dużo, żeby móc iść już wykupywać kolejne tereny. Dobra, jesteśmy teraz tutaj, nie ta zakładka. Ile tu potrzeba? 13, dobra, 10 i... Ta gra sobie jaja robi? Nie, serio, ta gra sobie musi robić jaja. Patrzcie ludzie, co my tu mamy. Dla tych, którzy nie kojarzą, proszę. Oto odpowiedź, co my tu mamy. Miliony dodatkowych robocików. Miliony dodatkowych damage'y. I przy okazji utracę znowu wszystkich żyć, które do tej pory sobie na które sobie ciężko zapracowałem. Ale proszę. Myślałem, że to jest jakieś ekskluzywne dla labiryntu, a tu proszę. Bo tak po prostu jestem w stanie wygenerować sobie to teraz tutaj. Nie. Jeszcze więcej mikstur i znowu jestem na 1 HP. Dobra. W sumie jak jeszcze przy tym jesteśmy, co? To takie standardowe miksturki, dobra, co? Nawet to już zarzucę, bo czemu nie? Co to jest? Nie, niepotrzebne. Niepotrzebne. Ale dobra. Dodam do, powiem szczerze, do paska mikstury, z których ciągle korzystam. Będzie łatwiej po prostu. Nie wierzę. Ja po prostu nie wierzę, jak bardzo tą grę zepsułem. Dobra. W takim razie mamy pełno botów, to jeden tutaj, drugi tutaj. I jeszcze tutaj jednego można. Do banku można? Nie, nie można, ale spokojnie, to nie problem. A to jeszcze... już się skończyły boty? Tak, skończyły, dobra. To ty, kolego... No... Tam jest złoto, który możesz. A ty, kolego, żelazo w sumie, nawet nie wiem po co, ale proszę, rób to. Co tak ciągle pluje? A, żelazo. Okej. Dobra. W takim wypadku musimy przygotować się na produkcję kolejnej. Ale póki co mamy chyba materiały na co? 7 sztuk niby, ale niech będzie. Niech się robi. Wow. Nie, powiem wam szczerze, nie spodziewałem się aż takich dobrych rezultatów. Super. Domownicy wołają, także... Lada moment, powracam. Dobra, wróciłem już. Dużo to na szczęście nie zajęło. Nie, naprawdę to było chwilka. Ale... Nie, ja się chyba nie przestanę podniecać nigdy tym wszystkim. Jedno co trochę szkoda, że nasza platforma wiercąca jest poza zasięgiem. Ona chyba gdzieś tam była? Tak.
A wiecie co? Co szkodzi? Co nam szkodzi? Ona jest duża, co prawda, ale... Rozwalamy. Lada moment ją przebudujemy. Będziemy zbierać olej na niej. W lokalnych terenach. Jakby to te surowce miało być problemem. Wow. Dobra. Teraz tylko gdzie bym mógł postawić? Bym najchętniej mógł właśnie tam, żeby chociaż... Chociaż prąd, wiecie, sięgał. Tutaj? Nie, nie mogę. Dobra. Spokojnie, tak czy jak znajdziemy miejsce wcześniej czy później na to. Szkoda tylko, że tutaj jest właśnie tak wszędzie mało tej wody. Ewentualnie zrobimy gdzieś stacje te całe elektrownie specjalnie tylko na potrzeby tego wszystkiego. Przy okazji, ile mamy elektroniki? 10 sztuk! Dobra. Chyba najwyższa pora. Nie wiem, czy to aż tak się skaluje, czy nie. Ciężko mi powiedzieć nawet. Może przesadziłem z tymi trzema elektrowniami, powiem wam szczerze. No widząc, że to się robi w tempie takim, no patrzcie jakim. To nie, ja sądzę, że dobrze zrobiliśmy. Dobra. A skoro to już jest ogarnięte, elektrownie sięgają dotąd. Okej. Okay. O, powiem wam tyle. Chyba starczy tego wszystkiego. Pora się zająć właśnie już na poważnie jakąś robotą taką spokojniejszą. Tutaj niech się już ogarnia. I teraz tak, jest coś, co tutaj warto było robić? Plastik, no tak, zapomniałem, że mogę plastik. Dobra, 7 sztuk plastiku. No, tempo też takie łatwe. Dobre, przyjemne. I teraz tak, słoików, nie no, aż tyle nie będę potrzebował, ale... Powiem tak... Niech będzie na razie 30 słoików, niech się zrobi, bo olej gdzieś będę musiał gromadzić. Ale spokojnie, no, wiertłownie, że tak to nazwę, no, postawimy kiedy indziej. Póki co zobaczymy, czy dostaniemy błogosławieństwo kapitalisty. Nie, to. I wracamy teraz szybko do naszej bazy, zobaczyć jak teraz jestem, jakie teraz tempo mamy. A dobra, przy okazji całe złoto, które posiadam na monety, standardowo. Wszyscy wy to widzicie? Skończyłeś robotę? A to więcej złota. I dobra, tutaj się skończyło, to maksymalnie royalną stal. Nie no, widzicie to, jakie to piękne. Chyba tam mógłbym wyłączyć zasięg budynków, żeby ziemia była znowu o normalnych kolorach, ale dobra. Ja nie wiem, jak zrobić ten voidstone, no ale wiecie co, to teraz nie jest problem. Ha. I teraz tak, co tu potrzebowałem? 15 plastiku, 30 papieru, dobra, 30 papieru nie będzie problemem. O, już się wyłączyło to super przyspieszenie. A szkoda. Ale dobra. 30 papieru. Roboty, jak widzicie, pracują to dokładnie, doskonale, tak jak chciałbym. Chciwość jeszcze mam przez chwilę. Swoją drogą, jak tu już przy tym jesteśmy, co? Na środku postawię chociaż jedną, jedyną kapliczkę. Przydałoby się po prostu... A, nie mam żadnej zwykłej stali. Przez to, że przerobiłem wszystko na stal szlachecką. Dobra. Kolego, żelaza chyba nie potrzebujemy aż tak dużo. Okej. Potrzebuję teraz za to zwykłej stali. Niech będzie tyle. Pracuj. Chociaż w sumie wiecie co, niepotrzebnie marnuje. Trzeba wystarczy tutaj tylko poczekać na wroga pewnego. I on nam jakby na spokojnie dał wystarczająco stali, żeby móc postawić kaplicę i inne rzeczy, ale no. Co ja się będę wysilał z tym wszystkim? Dobra. Tylko 11 stali dzieli nas od kaplicy. A tu patrzcie, jak pięknie pieniądze płyną. Nawet nie wiem, ile tu do końca jest, ale... Jak mnie to interesuje tak naprawdę. Ważne, że szybko to się generuje. I dobra, zanim będę kupował lądy, standardowo muszę poczekać na błogosławieństwo kolonizatora. A póki co, kapliczka tutaj. I zobaczmy, czy mam błogosławieństwo kolonizatora, czy nie. Nie. Nic przydatnego. Dobra, niech będzie tak. Jej, już, no patrzcie, to ma trwać strasznie długo. Ale jak zwykle pewnie w parę chwil to ogarniemy. Okej. W sumie nawet nie wiem, co mam o tym wszystkim powiedzieć. Ta gra po prostu ma naprawdę sporą eskalację. I zaraz kończą nam się wszystkie bonusy, co... Nie ma co czekać.
Od razu klejemy wszystko z powrotem. Ten efekt ma się nie kończyć. A właśnie, handlarz jest. To może zobaczmy, czy nie ma na przypadkiem na sprzedaż czegoś niezwykle cennego. Ja też wątpię, żeby handlarz miał cokolwiek, co by mogło mi teraz zadowolić. No dobra, może poza złotym jajem. Bo za nie to bym dużo oddał. Patrzcie, mamy węgorze lawowe. Dobra, jest coś, co mogę sprzedać szybko. Niech będzie to. Zanim on zniknie, muszę kupić to. Tym samym mamy 4 więcej ofiary do złożenia. Jak wiecie, no ja uwielbiam chodzić na jednym serduszku. A nie jest to wielki problem. To trochę gotówki za to, żeby móc... O, właśnie to! Zdobywać poziomy albo jeszcze więcej botów. Nie ma nic ciekawego. Dobra, mikstury z tych dwóch szczerze wolę. Nie. Teraz nie mogę tego użyć. Ale dobra. Kolejny. Ten, jak mu tam. No bot. To tego chyba bym musiał przetestować już w następnym epizodzie. Jak to się nazywa? Funkcje małych botów. I dobra, ty idź jeszcze na kapliczkę przyspieszając i odliczanie jeszcze bardziej. Wow. I wiecie co? Niby ma to dopiero 26 minut, ale czuję, że to może być wystarczające na dzisiaj, więc no. Chociaż, dobra, nie, mówię, że już wystarczające, ale na koniec jeszcze zróbmy tylko jedną rzecz, która w sumie została do ogarnięcia. Rozdajmy poziomy. Tylko problem polega na tym, że nie wiem w co. A co? A, ceny mamy na marketach, okej. Z chęcią. Auto naprawianie, nie. Mniej cegieł i kamienia do budowy, z chęcią. Tutaj co jest, jakiś pociąg? Kopiące różdżki i coś. Druidy biją podwójne obrażenia? Nie, najpierw to, bo tutaj rzeczy wytworzone same się zbierają. Wow. Już lada moment będziemy mieć ukończone wszystko. Tak, wszystko się samo zbiera. Wiecie co? Coś czuję, że to już jest naprawdę ten ostateczny moment. I tak. Gdyby nie ta tęcza, to byłoby idealne miejsce na farmienie sobie oleju. Ale niestety tęcza, a nie, to jest ogólnie za duże chyba, blokuje wszystko. Więc dobra, wiecie co? Ja już wiem, co miałem zrobić. Naprawdę, tym razem. Ja poszukam dobrego miejsca na drugą bazę, taką czy coś. I w ogóle przy okazji podbieram pieniądze trochę tutaj. Nawet nie wiem po co, ale tak. Jak widzicie, te banki teraz to już masakra. I następny epizod w sumie, co nas czeka, to w moim odczuciu będzie dosyć ciekawe. Ja wiem, że trochę plączy w ogóle. A przy okazji wykrawcie. Ale właśnie, w następnym odcinku czeka nas, powiem szczerze, zgodnie z moim pomysłem, moim planem, jedno wielkie ogarnianie wszystkiego. Może nawet wejście już do lochu tego i ukończenie go. Oczywiście ze wszystkimi droidami, które mamy. Tylko najpierw trzeba będzie podwójny damage załatwić, więc no. Chociaż jednego Spirit Orba muszę ogarnąć, żeby wydać go na poziom. A do Spirit Orba potrzeba mi gwiazd. Dobra, wiecie co, miałem kończyć odcinek, ale jak zwykle nie wyjdzie z tego nic. Gdzie to jest? Star Scroll? Okay. Jest to, co chciałem. Mięso. Sprzedaj, nie potrzebujemy czegoś takiego. I teraz tak, mamy 3 zwoje gwiazd. Więc co będę czekał? 3 starfale. I... Okej. Elektrownię to zniszczyło. Nie wiem co jeszcze. Ale wygląda na to, że nie mamy tego wszystkiego, chyba że gwiazd, chyba że kawałki gwiazd już mamy. Zobaczmy. Dobra, 2 Spirit Orby. Droid, idź tutaj. A ja muszę odbudować teraz tylko straconą elektrownię. Dobra. Tak czy siak, moim zdaniem się dobrze udało. Na koniec jeszcze
niech się krafci miecz. No i do zobaczenia już w następnym epizodzie, gdzie mam nadzieję, że zrobimy coś równie wspaniałego co tutaj. Chcę już się żegnać, ale patrz, no co się pojawiło. Dobra. Dobra, wykorzystam to. Muszę teraz po prostu budować, więc w następnym epizodzie spotkacie mnie pewnie w momencie, w którym będzie pełno, podkreślam, pełno już nowych rzeczy zbudowanych w kontekście, nie wiem, więcej elektrowni, jakieś nowe struktury czy coś. A póki co już naprawdę dziękuję wam i do zobaczenia niedługo. Trzymajcie się, hej, hej.